Mówiłem już, że ładnie dziś wyglądasz? Nie. Znaczy, że krew wciąż dochodzi do mózgu. Nie ujdzie wam to na sucho. Zwłaszcza jeśli przysięgła numer dwa zostawi plamę na fotelu. Mamy cię przycisnąć? Już to robicie, chociaż mogłybyście mi zasłonić oczy. A teraz pierwszy świadek. Mam na imię Matylda, a ten mężczyzna ma grubofobię. Spokój. Chcę Big Maca, warzywa w cieście. Dobra, kanapkę z pulpetami. Odchudzanie zacznę od jutra. Pierwszy raz przyszłam do Gary 2 lata temu. Nie rozumiem. Przed aerobikiem miałam 6. Pewnie ćwiczenia rozpłaszczyły mi stopę. Widzę, że kilka razy upadła pani na pupę. Jak śmiesz mówić mi to w twarz? Poskarżyłbym się twoim plecom, ale mam tylko pół baku paliwa. Co masz do powiedzenia? Nie mogłem się powstrzymać. Podobnie jak ona od jedzenia. Za każdą obrazę tracisz darmowy posiłek. Wam też czasem coś wymyka się z ust. Chociaż nie. Przecież nie mówię tego cały czas. Już? Nie podoba mi się ten odcień niebieskiego. W takim razie staniemy przed lustrem, zacznę panią dusić, a pani krzyknie mu, kiedy dojdziemy do właściwego odcienia. Koniec. Pójdę gdzie indziej. Sugeruję chlewnie. Z takim podejściem będziesz tu pracował do końca życia. Rzuć okiem na fotel obok, jeśli chcesz ujrzeć własną przyszłość. Chodź, Penelopo. Pójdziemy tam, gdzie nas uszanują. Spróbujcie na księżycu, będziecie mniej ważyć. Dexter, weź smarownicę, może wtedy wejdzie. Arnold, wychodzimy. Chcę balona. Jednego już masz. Dosyć. Dłużej tego nie zniosę. Teraz ci przykro. Moje kupony. Beznadziejny przypadek. Ogłaszam werdykt. Chwileczkę, sędzio Fryto. Żądam sprawiedliwego przebiegu. Wy też powinnyście pobiegać. Kto będzie na tyle obmierzły, żeby cię bronić? Dzięki Bogu, że jesteś. Naprawdę jesteś zamęczany przez klientki. Chcemy nauczyć tego człowieka szacunku. Lepiej nauczcie się odmawiać przy posiłkach. Czy on w ogóle zna umiar? Tylko w łóżku, ale ponieważ nigdy nie zaczyna... Peg, opowiedz im, jak pozwoliłem twojej matce u nas zamieszkać. Zaraz to załatwię. Nie uwierzycie, jaki był wtedy chamski. Też należy do tych grubokościstych, ale w jej wnętrzu tkwi szczupła dziewczyna łaknąca wolności. Wszystkie tak mówimy. W niej naprawdę jedna siedzi. Zjadła ciocię Ednę. Ostrzegałam, żeby nie stawała za blisko ciasta. Zdarza się. Ja zgubiłam raz grupę przedszkolaków. A mnie skarżą.